Jo, witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Dragon 524. Mamy niedzielę dnia 2 lipca, godzina 20. Zaczynamy premierę, a w dzisiejszym odcinku będzie gierka, którą obiecałem. Zanim zaczniemy, przypomnę o subskrybowaniu kanału. Klikajcie ten to czerwony przycisk na dole z napisem subskrybuj, jeśli jesteście nowi oraz jesteście powracającymi, to obowiązkowo zostawcie suba, zostawcie też dzwoneczek, byście otrzymywali powiadomienia o nowych produkcjach na Dragoncie. Pamiętajcie, że do końca pierwszej połowy lipca, którą aktualnie w tej chwili mamy początek, mamy na to jeszcze jakieś 12, jakieś 14, 13, 14 dni. Obowiązkowo 1000 subów, żeby pojawił się specjal z okazji właśnie tego, bo na pewno byście chcieli to już zobaczyć. Dobra. No i zapowiadam już, że za jakiś czas pojawi się. Przepraszam, gra się włączyła, się teraz rozproszyłem. Warszawska kolej, Warsaw Rail, tak jak obiecałem. I za jakiś czas pojawi się Q&A na kanale, tylko potrzebuję sprawdzić pytania. I zorientowałem się, że tych pytań trochę jednak będzie za mało, więc wysyłajcie pytania do Q&A pod tym odcinkiem. Więc jeżeli chcecie, żeby Q&A pojawiło się jak najszybciej, oczywiście pytania mają dotyczyć kanału oraz tego, co może wydarzyć się w przyszłości, czy coś w tym stylu. Możecie też pytać o, no, granicach rozsądku. Byle nie zaczepiać się o mocną przeszłość. Wiecie, które rozdziały są u mnie zamknięte i jak zobaczysz, że będą takie pytania, to od razu mówię, nie ma sensu, ja na te pytanie będę po prostu olewać. Dobra. Warsaw Rail. Jak sama nazwa wskazuje, gra dotyczy w ogóle gry. Boże, węzeł kolejowy. Mózg włączamy. Gra dotyczy po prostu warszawskiego węzła kolejowego. No nie, jak tym cudem można zapomnieć nazwy, mieszkając w Warszawie. Dobra, oto mapa. Przełączę w ogóle jeszcze raz tryb. Oto ona. Warszawska kolej, mapa ma sieci. I jak widzicie, mamy tutaj głównie przystanki w Warszawie. Właśnie z węzłem na Warszawie Wschodniej. I tak dalej. I z trasą kolejową, która, uwaga, to było złudzenie, sięga aż z Sulejówka Miłosnej. I będąc szczerym, zaczniemy tę trasę ze Sulejówka Miłosnej. Mamy różnego rodzaju trakcje do wyboru, czyli mamy do wyboru tutaj trakcje z Express Intercity. Chociaż nie rozumiem, czemu pod Express Intercity jest podłączony DAT, prawda? To powinno być zwykłe Intercity, ale dobra. Widocznie tak było łatwiej to zaimplementować. Mamy poziom kolei mazowieckich, czyli mamy możliwość przejechania. L57 oraz pociągiem z serii Sandek. Znaczy Sandek, Twindex. To nie ta marka. Mózg mi jeszcze śpi, ja dopiero co wstałem. Nawet kawy nie zdążyłem jeszcze sobie wypić. Będę musiał to zrobić, jak tylko skończę odcinek, ale nagrywam to w dniu, kiedy to dostaniecie, czyli dokładnie 12 godzin przed udostępnieniem odcinka. A to tylko dlatego, że ostatnio miałem zawirowania po prostu i no. Jeszcze powiem krótko. Nie zdążyłem dla was wrzucić tego odcinka urodzinowego, jak pewnie mało kto by nie zauważył, ktoś miał wyrąbane. I bardzo dobrze, że nie było żadnych pretensji o to. Jak mówiłem, odcinki mogę mieć z opóźnieniem czy coś w tym stylu. Ponieważ na przykład jakiegoś materiału nie dokończyłem i ten odcinek urodzinowy nie jest, nie będę mnie pełny. Nie było wprawdzie trasy urodzinowej nocnej, tak jak to żeśmy z kumplem planowali, że zrobimy. Ale za to jak ja skończę nagrywać dla was odcinek z Warsaw Rail, to ja lecę na miasto. Do załatwienia mam swoje sprawy, plus jeszcze spotkam się jeszcze ze znajomkami, gdzie ja dogram jeszcze sobie to, co według mnie brakowało. Nie będę wdawał się w szczegóły. Zobaczycie w odcinku. Jeżeli odcinek się nie pojawi maksymalnie do poniedziałku, to czekajcie na niego w środę. To będzie po prostu standardowy odcinek w tej sytuacji, ale
dopiskiem edycja urodzinowa. Proste. Tak chyba będzie jednak najbezpieczniej w razie czego. Gdyby się nie udało odrzucić do poniedziałku maksymalnie, to pojawi się w środę. I trzeba to już jest ostateczny termin. Dobra. Mamy tutaj pociągi szybkiej kolei miejskiej. Mamy dwa typy eksploatowane przez SKM tutaj z dostępnych... dostępne, z realnie dostępnych trzech, czy tam czterech. Bo oprócz Nevaga Impulsa i PSELF to są pierwsze generacje. Obecnie w SKM jest też druga generacja Impulsa. I to w dwóch różnych wersjach długościowych. Oraz wagony o serii 19WE. No. I tutaj mamy jeszcze wagony pod TL-ki. TL-ka Zośka tutaj napisana, ale to jest z wagonem EP07, no i TL-ka Warta z wagonem EP05. Niektóre wagony z tych wszystkich są dostępne jedynie za Robuxy. Więc miejcie to na uwadze. My wybierzemy się czymś, co nazywa się PESA-ELF. Czyli pojedziemy SKM-ką ze sylwetką miłosnej do wiadomo gdzie, do Warszawy Zachodniej. Są dwa rodzaje możliwości zakupu danych pojazdów. Za tak zwane pointy, które tutaj mi się pojawiają, mamy kartulę 1039 oraz za Robuxy. Jeżeli kogoś nie chce się uczciwie zarabiać po prostu i tak dalej, chce pójść na łatwiznę, na tak zwaną łatwiznę. I przyznam się szczerze, że ja niestety do takich osób jak pójście na łatwiznę przynależę. O, proszę bardzo, przejdziemy nawet do przeglądarki na chwilę. Boże, gdzie moja myszka? Star. I tutaj mamy większość tychże pojazdów na wykupieniu. Łatwo sobie zobaczyć, co jest dostępne dla gracza, który wchodzi pierwszy, czyli N57 z kolei mazowieckich. A tak to resztę można wziąć, wykupić za Robuxy. Wszystko kosztuje po... kosztuje 80 Robuxów za sztukę, czyli 80, 160 plus 160 to jest 320. Dobra, telka warta kosztuje 90. Czyli 320 plus 170 to zrobimy teraz nieudolne dodawanie, czyli to będzie jakieś 470 minus 30, 400. O matko! 360 zaokrąglimy do 200. To jest 560 minus 30. Minus 30. 530 Robuxów. Jeśli się pomyliłem, piszcie koniecznie w komentarzach, jeśli popełniłem jakąś gafę. Dobra. Tu jest niby, że jeździć czasem i tak dalej. Tego nie widzicie oczywiście, tej czasówki. To mniej więcej to. Taka czasówka tutaj niby jest, że mamy teraz opóźnienie. Ale ja w tym momencie mam to gdzieś wyjątkowo. Wyjątkowo oczywiście, a nie że nie wyjątkowo. Więc postaramy się jechać w miarę punktualnie, jak to będzie możliwe, ale nie idealnie z rozkładem. Chodzi o jazdę dla przyjemności. To w końcu pierwszy odcinek. W kolejnych odcinkach, gdzie będziemy ujeżdżać inne pojazdy.
pojazdy oraz inne trasy. W sensie trasę teraz zaliczamy jedną z dłuższych, czyli z Sulejówka do... Warszawy Zachodniej. Mamy ograniczenie 25 km na godzinę, ale z granicą błędu, która wynosi 10. Dzięki temu możemy odrobinę jechać szybciej, a tylko odrobinę. Wjechaliśmy dupce na stację i hamujemy przed krzyżem Świętego Andrzeja. Klikamy E, otwieramy drzwi, czekamy aż zakończy się wymiana pasażerska. Chodzi przede wszystkim o, dojechanie bezpiecznie z punktu A do punktu B, przestrzegając też m.in. przepisów. Mamy tutaj numer pociągu, więc można powiedzieć, że oficjalnie to zrobimy. 19843, gotów do odjazdu. I przyznaję się, że z przyzwyczajenia, o tym jak się już dowiedziałem, jak to się powinno tą formułkę poprawnie wymawiać, To ja podam odjazd z przyzwyczajenia w wersji skróconej. Za chwilkę na następnej stacji się poprawię i podam tą według poprawnej formułki. Dobra, hamuję na 30. Dostaję na prędkości 34,7. Bo i tak za chwilę nam się zmieni. Przejeżdżamy sygnał. I nam się i tak zmieni prędkość dopuszczona do tych 40 km na godzinę, więc będziemy mogli bezpiecznie się lekko jeszcze rozpędzić. Zostając przy... No. 42 w granicy błędu. Ale dzięki temu utrzymujemy się mniej więcej tego, jak to powinno być. A to, co tak pika, to rogatki. I sygnał dźwiękowy z ostrzeżeniem, że uwaga, rogatki są zamknięte i tak dalej. Uwaga. Dobra. Mamy też coś takiego jak CA i szypy. To jest po prostu tak zwany czuwak. Że co jakiś czas zaczyna migać lampa K. I to jest... system sprawdzania, czy z motorniczym jest wszystko w porządku, z maszynicą jest wszystko w porządku. Bo w przeciwnym razie, że w przypadku niezareagowania na sygnał w ciągu jakichś 10 do 30 sekund, system automatycznie zostaje hamowany. Popełniliśmy błąd. Popełniliśmy drobny błąd. Powiedzmy, że minęliśmy stację w wyniku błędu. Zapomniałem, żeby się tu nie rozpędzać za blisko. I za ostrzeżenie, że przegapiliśmy stację, mamy jechać do następnej. No to jedziemy do następnej stacji. Ale tu jest właśnie ten błąd, że człowiek od razu widzi, o ładne, 160 na godzinę i instynktownie próbuje jechać szybciej. Dobra, tu nawet nie mieliśmy szansy wyhamować. Bo tu ogranicznik się na tym odcinku pojawia, ale daliśmy radę go przejechać. No i teraz robimy wszystko, żeby pociąg się zatrzymał na najbliższej stacji. I sobie możemy teraz odegrać scenkę typu reality player, że maszynista zgłosił, że nastąpił błąd i pociąg nie zdał rady zatrzymać się na stacji w Sulejówku.
Szybko został podstawiony autobus z komunikacji zastępczej. Pasażerowie, którzy nie dali rady wsiąść, zostają właśnie przewiezieni do Woli Grzybowskiej. Chociaż w realizmie to tak nie działa. Ale powiedzmy, że tak się stało. Że błyskawicznie został podstawiony autobus. Bo niewielka ilość pasażerów była, no bo nie tak niewielka, tylko tak powyżej 10 pasażerów. Szybko dowożą do zbiegłego pociągu, który chwilę zaczeka na nich. Standardowi pasażerowie na przykład już się dosiedli. Właśnie dojechał przykładowy autobus z komunikacji zastępczej, gdzie szybko pasażerowie z tego autobusu są przeprowadzeni do pociągu, żeby szybko wsiedli. Powiedzmy, że wszyscy już wsiedli dokładnie. Pociąg numer 19843 gotów do odjazdu. Nie ma to jak nagrywać z rana i popełnić tak karygodny błąd, żeby już w pierwszą stację przestrzelić. Na trasie. Nie no, powiedzmy wprost, zdarza się nawet najlepszym. Ale na błędy trzeba uważać. Widzę, że doprowadzili też przód tego elfa do, można powiedzieć, do pełnego realizmu. Jest numer ewidencyjny europejski. Skrót przewoźnika oraz numer ewidencyjny należący do przewoźnika. I ten numer jest ogólnie też wpisany do ewidencji PKP. Żeby było wiadomo, do kogo dana jednostka na przykład należy, to jest na przykład SKMWA typ 27WE, jednostka 008. Znowu 008. Pamiętam, jak ja pierwszy raz jechałem PESŁ Elfem. I to właśnie w SKMC warszawskiej. To właśnie jednostku 008. Po raz pierwszy ever wtedy jechałem pociągiem należącym do SKN-ki, bo jakoś nie miałem przy tym okazji jechać jeszcze SKN-ką. No i właśnie to był właśnie jednostka 27WN008. Dobra, bierzemy już, hamujemy. Bo, matko, jeszcze się czasami mylę i zamiast wcisnąć S, wciskam W. Efekt tego się robi tego taki, że pociąg nie hamuje, tylko przyspiesza. Plus musimy wjechać w całości na stację, bo elf ma 6 członów. No i znowu to samo. Nie, ja się zatrzymuję. Ja chwilę muszę odreagować. I się skupić. Bo jak Rembrandt przestrzelimy, to nie będzie nie będzie dobrze. Gdyby można było tutaj cofnąć w trybie awaryjnym na stację i obsłużyć tą stację poprawnie. Mamy awarię. Dobra, pociąg nam się wziął i postanowił zacząć się słuchać z powrotem i jedziemy. I nie dlatego, że to PESA. Po prostu zdarza się, że jest za mocny tryb hamowania, to hamulce biorą i się zapowietrzają i efekt tego jest taki, że układ hamulcowy musi się wziąć odpowietrzyć, co powoduje, że pociąg potrafi stanąć w miejscu i nie chcieć ruszyć. Na tym odcinku możemy się rozpędzić tak do prawie 130 na godzinę. Ale muszę pamiętać, w tym momencie zacząć już hamować, żeby nie było powtórki jak z tą stacją Warszawa Wola Grzybowska.
Z tego co widziałem. Tak? Czy to była Warszawa Wesoła? Nie, Warszawa Wola Grzybowska. Musimy muszę teraz pilnować, żeby wziąć, zatrzymać się... Żeby, za przepraszam, wziąć, zatrzymać się w Rembertowie na czas. I nie popełnić błędu. Plus zwalniamy, bo następne na limitówkę, jak miniemy kolejny semafor oznaczający zachowaj ostrożność, ogranicznik prędkości, to, że przy następnej semaforze, o już, zmieniamy limit ze 160 na 100, na 80 km na godzinę, w związku z tym, że wjeżdżamy też teren zabudowany i tak zwaną infrastrukturę stacyjną, gdyż Warszawa Rembertów to nie jest przystanek osobowy, tylko stacja. Dobra, powoli już hamujemy szybciej. Bo już widzę, że wjeżdżamy powoli w perony. Ale nie tak szybko hamujemy, bo zatrzymamy się dęba gdzieś poza stacją i nie będzie do znowu. Bo za stacją, przed stacją się zatrzymamy i nie będzie dobrze. Haj. Jedno jest pewne. Bez kawy nie należy jednak jeździć. Zbliżamy się do stacji Warszawa Rembertów i tym razem musimy zahamować, już zacząć hamować, ponieważ mogę powiedzieć, dlaczego pociąg nam się nie zatrzymał. Tutaj fizyka jazdy została w pełni urealniona. Została w pełni urealniona. W związku z właśnie... z tym, jak powinien zachowywać się pociąg. Pociąg ma swoją masę. A co za tym idzie? Droga hamowania pociągu, w zależności od tego, czy jest lżejszy, czy cięższy, jest może ulec wydłużeniu lub być krótsza. W tej sytuacji mamy do czynienia z jednym z najdłuższych pojazdów jednoprzestrzennych, wieloczłonowych, czyli modelem PES-y z rodziny Elf. No. Więc tutaj droga hamowania jest po prostu wydłużona. Ze względu na nadgabaryt. Pociąg numer 19843 gotów do odjazdu. Więc co za tym idzie, droga hamowania pociągu jest o wiele dłuższa i należy już wcześniej hamować. Bo tak jak widzieliście na przykładach peronów w Solejówku oraz na przystanku Warszawa Wesoła, jeden drobny błąd i pociąg przejeżdża stację. A że tutaj nie ma możliwości wycofać, no w ogóle w rzeczywistości w sumie też nie ma praktycznie możliwości, żeby pociąg wziął i cofnął się na stację, żeby obsłużyć. Na wypadek, gdyby pociąg przypadkiem przestrzelił, co praktycznie w ogóle się nie zdarza, bo maszyniści są porządnie wyszkoleni i do tego, żeby pamiętać, żeby zatrzymywać się dokładnie w obrębie danego przystanku osobowego, stacji kolejowej i tak dalej, w obrębie peronów. No bo za błędne zatrzymanie się albo nie zatrzymanie się na peronie grożą sankcje karne z tytułu złamania przepisów, no i na przykład nieobsłużenia danego przystanku, przez to zostało sporo pasażerów na przystanku. Gdyby do takiej trasie, jak którą na przykład teraz aktualnie jedziemy, czyli na linię S2, oficjalnie przez to, że tutaj jest to jeszcze rozbudowane, nie ma oznaczenia SKM-ki, chociażby się przydało tutaj, żeby pojawiło się oznaczenie,
pod SKM-ki, S2 i tak dalej, oraz S3, bo jest SKM-ka, która leci ze stacji Warszawa Targówek. To jest kolejna stacja, którą mogę zapowiedzieć, że z niej pojedziemy w następnym odcinku już. No to jakby nie patrzeć, to oznaczenie by się przydało, żeby rozróżnić trasę SKM-ki. Zresztą mamy też krótszą SKM-kę z jeszcze jednej stacji. Widzieliście mapę, była Warszawa Główna na niej. To mamy SKM-kę, której obsługuje wyłącznie odcinek Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, ze względu na fakt, że nie ma jeszcze trasy do Piaseczna. A coś tu jest, że w przyszłości również i trasa do Piaseczna się pojawi, skoro to ma obsługiwać warszawski węzeł kolejowy, ogólnie warszawską kolej, warszawski fragment sieci kolejowej Polski. Hamujemy. Dobra, zmienili nam sygnał na dopuszczenie. Lepiej od razu zacząć hamować na wypadek, gdyby pojawił się sygnalizator, że jest zakaz wjazdu czy coś w tym stylu. Chociaż to jest dziwne, że pojawiło się czerwone, ze względu na fakt, że wybrałem serwer, na którym jeżdżę sam. Ale dobra. No sam jestem na serwie. Dobra, hamujemy. Bo powoli wjeżdżamy w perony Warszawy Wschodniej. Zmienię tryb i teraz zobaczycie z kolei sobie, szlak widzi maszynista tej wielkiej bestii. Tak, niektórzy mi to też znajomi na fejsie pisali po prostu, widząc kiedyś pierwszy raz zdjęcie elfa, a ja przed tym, no wow, ale wielka czerwona bestia i tak dalej. Mimo że na przykład do tego zdjęcia ktoś się dokopał po 10 latach, więc no. Ale nie dziwię się. Ten pociąg ma swoje gabarety i tak dalej, chociaż nie jest najdłuższy. Najdłuższym pociągiem, jaki istnieje w Polsce, jest Impuls. Są Impulsy serii 35WE. Tylko próbuję się zastanawiać, czy wersji dla SKM Warszawa, czy dla kolei śląskich. Ale chyba dla SKM-ki warszawskiej jest to najdłuższy pociąg. No bo tak, najpierw dojechały elfy dla szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. One miały 108 metrów długości łącznie. Dobra, zachowujemy ostrożność, bo przejeżdżamy przez sygnał ostrzegawczy, żeby zachować ostrożność. Teraz dojeżdżamy za chwilę do tarczy sygnałowej, zmiany prędkości, więc no. Więc najpierw dostarczono elfy, jako najdłuższy pociąg w Polsce, był dosyć na to mocny hejp. Potem PESA mimo wszystko zrobiła lekkie przebicie rekordowe i pojawił się pociąg serii 27WEB, to jest druga wersja, która ma metrów około 110, coś tak koło tego, ze względu na rozmieszczenie systemów jazdy i tym podobne pomiędzy trzecim a czwartym członem, co powodowało wydłużenie tamtych członów, plus dodanie toalety w tej wersji pociągu, ze względu na fakt, że akurat koleje śląskie wymagają toalety. I wtedy to jednostki śląskie były najdłuższe, ale pojawiły się Impulsy serii 35WE. Co spowodowało, że tytuł najdłuższych jednostek przypadł znowu na Warszawę.
I potem prawie znowu impulsy 35 też trafiły do kolei śląskich, ale już w tej samej długości, więc no. Więc tak, zgadza się, impulsy to najdłuższe pociągi, jakie istnieją w kolejach aglomeracyjnych, międzymiastowych. Do takich właśnie zalicza się SKMK Warszawska, sieć kolei śląskich. No. Stacja Warszawa Wschodnia. Naprawdę urealniona ta stacja. Widać nawet pętlę autobusową Dworzec Wschodni Lubelska. Dokładnie zostało to odwzorowane. Te wiaty, to wszystko i ta ilość peronów, dokładne oznaczenia peronowe. Dokładnie jest tak jak w realnej stacji Warszawa Wschodnia. I nawet nie ma tutaj wind, tak jak w realizmie. Dlatego nikt nie, dopóki nie zostaną dobudowane windy, ale coś tam PKP PLK już od dawna planuje dobudować windy na Warszawie Wschodniej. Miejmy nadzieję, że to nastąpi za jakiś czas. To kiedyś się wybierzemy na wschodnią i wam też stację Warszawa Wschodnia po prostu pokażę. Z perspektywy osoby niepodeszwanej oczywiście. Dobra, pociąg numer 19843 gotów do odjazdu. Pamiętamy, że mamy limit 40 na godzinę i wraz z przejęciem sygnalizatora ten limit się nie zmienia. Więc idziemy dalej. Jadąc ku naszemu przeznaczeniu, jakim jest Warszawa Zachodnia, płyniemy w dal i bez zatrzymywania się, jak te wielkie atlantyckie śledzie i tak dalej. Dobra. No, za bardzo mi weszły w głowę ostatnio teksty wesołego kierowcy, ale to chyba dobrze. Przynajmniej człowiekowi poprawia się od tego nastrój. Następny przystanek Warszawa Stadion. Tu nawet ładnie dopisali, że Warszawa Stadion Narodowy, ale stacja nazywa się w rzeczywistości Warszawa Stadion, ale dobra. Warszawa Stadion. Dobra. Dojeżdżamy do Warszawy Stadion. A, możliwość przesiadki do pociągu w linii metra M2. Next stop, Warszawa Stadion. Convenient change to M2 Metro Line. I kolejne urealnienie. Mamy naprawdę, tak naprawdę występuje ten taki mini straganiki tutaj. Z dodatkowym handlem i tak dalej. Tam mamy wentylatornię stacji metra. To wszystko naprawdę istnieje. Jest to pięknie tutaj odwzorowane. Pytanie, czy tutaj jest stadion? Też za chwilę to zobaczycie. No i wjeżdżamy na perony stacji. O, nawet tutaj jest poprawnie napisane: Warszawa Stadion. Lepiej zatrzymać się w miarę w połowie peronu, żeby każdy pasażer miał najbliżej porówno. Staram się zatrzymać się tak, jak zatrzymuje się realnie w SKM-ka na stadionie. Bo tyle razy jeździłem SKM-ką i czy kolejami mazowieckimi, jak jechałem w pojedynczej obsłudze właśnie z tego przystanku, że nauczyłem się po prostu na pamięć, jak się te pociągi mniej więcej tutaj zatrzymują. Więc to. Zatrzymaliśmy się w miarę realnie. Pociąg numer 19843 gotów do odjazdu. A tu odruchowo przycisnąłem sygnał RP1, sorry. Rzeczywiście nie powinno się tutaj wciskać dźwiękowego, no ale cóż. Jedziemy. Następny przystanek Warszawa Powiśle.
I czysto teoretycznie tutaj powinien być stadion. Zawsze mi się wydawało, że na tej grze stadion jednak został umieszczony. Widocznie trochę się pomyliłem. Albo nie wczytała się grafa. Nie, nie wczytało się. Jest stadion, dobrze myślałem. Skoro mamy tutaj tor gokartowy, który istniał i chyba istnieje nadal, to i stadion też istniał. Gra jest wymagająca i po prostu czasami się potrafi nie wczytać. Jak wiadomo, Roblox czasami ma problemy z wczytaniem. To jakiś tekstur i tak dalej, ale to co najważniejsze, to mamy tutaj widoczny, czyli na przykład przejazd przez most średnicowy. Aktualnie nitka północna. Boże, nitka północna. Podmiejska. Przepraszam. To na pej łatwo się zaciąć. Nitka podmiejska jest aktualnie zamknięta, tak, bo została. No, coś robią na tej trasie, w związku też z Warszawą Zachodnią. Przez to teraz przystanki Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Ochota są nieczynne. Pociągi kończą bieg od strony Pragi, kończą najdalej na Warszawie Stadion. A po stronie, znaczy od strony wschodniej, a po stronie zachodniej kończą zarówno na stacji Warszawa Zachodnia, jak i na Warszawie Głównej. Są też pociągi, które jadą tą trasą, czyli linią dalekobieżną. Ale wiadomo, trzeba wszystko pogodzić. Dlatego część pociągów, na przykład dalekobieżnych, zaczęło kotwiczyć na Warszawie Gdańskiej. Oraz część osobówek. Na przykład większość osobówek jadących z Radomia kończy na Warszawie Gdańskiej aktualnie. Co mi nawet jest na rękę, bo no, wbrew pozorom, lubię czasami wybrać się do Radomia. Nawet jeżeli Radom jest po prostu miastem memów, że miasto patologiczne, miasto, którego należy uciekać i tak dalej. Radom ma najbardziej gdzieś śmieszne lotnisko w Polsce. Znaczy nie inwestycyjne, czy coś w tym stylu. No, długo by gadać. To jednak Radom mimo wszystko to jeden z ładniejszych miast, które odwiedziłem. Mi się bardzo podoba. Jeszcze jak jeździły neoplany, to bardziej mi się przyjemnie do Radomia jeździło, ale teraz bym pojechał do Radomia ze względu na sentyment do tego miasta. No to jedziemy. Pociąg numer 19843 gotów do odjazdu. Następny przystanek Warszawa Śródmieście. Możliwość przesiadki do innych pociągów i linii metra M1. Next stop Warszawa Śródmieście, Warsaw City Center. Convenient change to upper trains and M1 metro line. Dobra, zwalniamy, bo właśnie ogarnąłem co ja właśnie odwaliłem. To nie od razu żeście zauważyli, ale ja zauważyłem po sekundzie. Rozpędziliśmy się o 100 km za dużo. Ale już zaczynamy też przez to drogę hamowania, bo dojeżdżamy do Śródmieścia. Przystanek Warszawa Śródmieście. Możliwość przesiadki do innych pociągów i metra linii M1. Warszawa Śródmieście, Warsaw City Center. Convenient change to upper train and M1 metro line. Postaramy się podciągnąć jak najdalej. Tak jak w realizmie, zazwyczaj pociągi zatrzymują się mniej więcej w tym miejscu.
Ja też się tak zatrzymamy. Jesteś ważny, że w całości na stacji. No i otwieramy się na obie strony. Tutaj akurat jest tak to zrobione, że jak kliknę, to przycisk zamykania to zamknę się od razu dwie strony, więc no. Zrobimy jednak to tak, jak jest w realizmie, tylko że drzwi dopiero zamknę po zapowiedzi tej drugiej. Dobra. Pociąg numer 19843, lewa strona, gotów. Pociąg numer 19843, gotów do odjazdu. Tutaj proponowałbym wprowadzenie podwójnego kliku, tak zwanego. Czyli, że klikamy, zamykają się lewe drzwi, takie zgodnie z tym, jak to jest na Warszawie Śródmieście, a potem dopiero drugi klik, czyli zamknięcie prawych drzwi. To prawda zajmuje troszkę dłużej czasu, ale dzięki temu jest jeszcze bardziej realnie. Czy jest coś takiego, czy to jest możliwe, żeby coś takiego właśnie prowadzić w Robloxie? Może by było. No to zsuniemy dalej. Następny przystanek, Warszawa Ochota. Po tamtej stronie ścian szczelinowych widać Warszawę centralną w miarę, tak jak jest to w realizmie zrobione. Po tej stronie mamy Warszawę Śródmieście WKD, czyli tereny należące do WKD-ki. Póki co na grze nie ma jeszcze WKD. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby WKD-ka się nie pojawiła. Znaczy, się pojawiła. O matko. Nie zdziwiłbym się, gdyby WKD-ka się pojawiła, bo pewnie się pojawi. Oczywiście w momencie, jeżeli trasa... tutaj będzie wyciągnięte z Warszawy Zachodniej dalej. Czyli do Piaseczna, chociaż do Grodziska Mazowieckiego. Momencik. Najpierw się zatrzymałem poprawnie. Bo aktualnie... Prawie bym popełnił błąd. No. Czyli teraz musiałbym być wdłużony do... chociażby do Grodziska Mazowieckiego, do Piaseczna. Powiedzmy przykładowo do Sochaczewa, chociażby dociągnąć linię. Dzięki temu można by też dać WKD na całej długości z Warszawy Śródmieście WKD do Grodziska Mazowieckiego z odnogą do Milanówka. Bardzo dużo roboty, ale miejmy nadzieję, że taki scenariusz się spełni i na przykład za rok WKD już będzie na grze. Dobra, pociąg numer 19843, gotów do odjazdu. Następny przystanek, Warszawa Zachodnia. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Next stop, Warszawa Zachodnia. Convenient change to suburban and long distance trains. Chociaż ta powiedź powinna być, to brzmi inaczej. Powiedziałem taką, bo taką coś mi się bzdura, że tak się chyba zapowiadają, ale... Mogę coś przekręcić. Dobra, tam w tle mamy Muzeum Kolejnictwa oraz stację Warszawa Główna. Jak w realizmie. Nawet składką już dobudowaną tutaj z tyłu. Która już dawno jest i jest gotowa i działa. W realizmie oczywiście. A co do zapowiedzi, czekajcie, Warszawa Zachodnia. Możliwość przesiadki do pociągów i autobusów dalekobieżnych. Tak to było. Next stop, Warszawa Zachodnia. Convenient change to
Long distance trains and buses, chyba. Dobra, mamy koniec sygnału. Póki co. To oznacza, że trzeba zwolnić do 40 na godzinę. Bo będziemy maksymalnie do 40 na godzinę z granicą błędów. Z granicą błędu do 2 km. Zostawmy to tak. No i wjeżdżamy w teren Warszawy Zachodniej. Zmieniamy tor, ponieważ chyba nas skierowali na drugi peron. Lub na pierwszy nawet. Dobra, pierwszy raz chyba tutaj będę wjeżdżał na ten peron, to mnie zaskakuje. Znaczy na peron, na tor. Czyli na tor pierwszy wjeżdżamy powolutku. Wjechaliśmy na tor 22 przy peronie drugim. Tak to jest, kiedy ja odruchowo wyłączamy perony WKT-ki z obrębu stacji i traktuję jedno peron drugi jako peron pierwszy. Mój błąd. No nic, udało nam się przejechać cudem całą trasę. Przelecieliśmy prawdziwie dwie stacje w wyniku błędu, czyli Sulejówek oraz Warszawę Wesołą, ale... Przynajmniej wiecie, jakich błędów nie należy już popełniać. Pociąg nam się już przestawił do Sulejówka. Ale my na koniec sobie weźmiemy i wyjdziemy teraz z... do mapy. I może wejdziemy na stację Warszawa właśnie zachodnia, gdzie skończyliśmy trasę. No. Przejdziemy się teraz tak szybko na koniec. Dziękuję wam, żeście byli. Widzimy się w następnych filmach. Patrzymy, jak to dokładnie tutaj jest odwzorowane. Odwzorowane jest tak na jakieś 90%. Tyle, ile było możliwości. Niektóre trzeba było budynki tutaj jako zmodyfikować pod Robloxa celowo, no ale większość tych budynków jednak jest realna. Wejście jest super realne. Szkoda tylko, że schody ruchome nie działają. Antresola nie jest rozbudowana, ale to tylko dlatego, że... No, to trochę zajmuje zasobów. Ale mniej więcej tak wygląda, że tam mamy jakieś punkty, tutaj mamy kasy PKP oraz innych przewoźników, tutaj mamy, no, specjalnie to jest tak napisane, to jest McDonald's oficjalnie po prostu. Chodziło o to, że nie wpisali oryginalnej nazwy, żeby nie naruszać praw autorskich należących do McDonalda. Co za ironia, że postanowiłem wejść w jazdę dla wózków zamiast schodami. Dobra. Zszedłem schodami i wchodzę schodami. Nie będę taki. Wejdziemy na peron WKT-ki. No i tyle. Tak właśnie wygląda Warszawa Zachodnia z tej perspektywy.
Gdyby tam ta kładka była dostępna dla... Chociaż zastanawiałam się... Chociaż nie, czekajcie. Ta kładka jest w końcu dostępna? Chyba wejdziemy jeszcze szybko na peron. Chyba jednak pójdziemy szybko na peron jeszcze drugi. Z tego co widzę, tam nagle schody są. Tych nie założyłem wcześniej. Tutaj mamy Warszawę Zachodnią, peron drugi. Coś się zawiesiło i nie mogliśmy wejść przez chwilę. Niby odgrodzone, ale da się wskoczyć. No. Trochę nałamaliśmy przepisów, ale udało się wejść na tą kładkę. Dzięki temu możemy zobaczyć Warszawę Zachodnią jeszcze z tej perspektywy z wyższa. Mamy kolejny potek do przeskoczenia. No. I pójdziemy na stronę lubelskiej. Warszawy Lubelska. Dobra. I idealnie. Tak to wyglądało od 24 października. Właśnie tak wyglądała droga marszu. Między innymi na peron 9 Warszawy Zachodniej. Ciekaw w ogóle jestem, czy ten peron w ogóle jest. Pewnie go nie ma w grze. Aż jestem ciekaw. Nie ma go, ale teoretycznie ten peron powinien znajdować się tam. Ale tak. To wielki szacun za taki kawał dobrej roboty. Dobra. Schodzimy. Na peron Warszawy Zachodniej. Ten zadaszony. Żeby elegancko sobie zakończyć na ławeczce. Które nie działają prawdzie, ale tak jak trzeba. Ale powiedzmy sobie wprost, że tak jakoś ustawię się ładnie. Niech będzie. No i idziemy z nią od ławeczki. Przydałoby się jednak skorzystać z tamtego peronu, bo wiem, co tam się znajduje. Czyli tablica z informacją o Warszawie Zachodniej. Idealne do miniatury. Dobra, dziękuję, żeście byli. Widzimy się w następnej premierze, która odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 15. Chociaż zastanawiam się, czy dla was niewygodniej byłoby, żeby codziennie przez wakacje były premiery o godzinie 20. Nie wiem, dam ankietę w karcie społeczności, no i cóż, zobaczymy, jak to pójdzie z głosowaniem. Dobra, jeszcze raz dziękuję, żeście byli, no i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale. I ja aktualnie potem ruszam realizować dokończenie odcinka urodzinowego. Trochę tego jeszcze mam do dogrania jednak. No cóż, nie wszystko wychodzi tak, jak się zaplanuje od razu, że zrobi się na wszystko na już. Tylko po prostu czasami coś pójdzie nie tak, ale da się z tym wsiąść i rozliczyć się z tym po prostu i nie mieć po prostu na sumieniu, że coś nie wyszło. Bo coś może wyjdzie, ale z opóźnieniem, ale wyjdzie. Ważne, żeby to było zrobione perfekcyjnie.
Dobra, a ja muszę jeszcze sprawdzić, jak tam moje włosy. Chyba farba powoli schodzi. Chyba nawet dobrze. Dobra. No to jeszcze raz dziękuję, żeście byli. No i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, no i na razie, cześć oraz dzięki, żeście byli. Hej!